Rosyjscy naukowcy twierdzą, że odkryli i rozszyfrowali wiadomość z gwiazdozbioru Wielkiego Psa, donosi rosyjski portal KPRU. Naiwnością jest oczekiwać transmisji radiowych od rodzeństwa. Cywilizacje, które znacznie wyprzedzają nas w rozwoju, prawdopodobnie dysponują innymi środkami komunikacji, bardziej zaawansowanymi niż elektromagnetyczne. Ujawnia Nina Sokulina, kierownik naukowo-badawczy i profesor geologii. Rzeczywiście, jeśli adresat jest oddalony o dziesiątki, setki, a nawet tysiące lat świetlnych, wysłanie do niego fal radiowych po prostu nie ma sensu. Dotrą one po dziesiątkach, setkach, a nawet tysiącach lat. Kosmiczne odległości wymagają znacznie szybciej komunikacji. Pożądana jest natychmiastowa wymiana informacji. Obcy od dawna mogą pokazywać się na Ziemi, mówi Nina Władimirowna. Zauważyliśmy ich wyjątkową aktywność w anomalnej strefie w zachodniej Syberii, w rejonie wsi Okunewo w obwodzie omskim, położonej między rzekami Irtysz i Tara. Strefa anomalii, Okunewskaja, przez długi czas wykazywała różne nietypowe zjawiska. Błyski, pionowe kolumny światła i jasne plamy na trawie. Ludzie często widzieli tam wielkie kule światła na niebie. Coś tam z pewnością się dzieje, wyznaje Nina. Geofizycy firmy Geostroikom przy pomocy nowoczesnego sprzętu badawczego upewnili się, że anomalne zjawiska na tym obszarze były spowodowane emanującym z niego dziwnym promieniowaniem elektromagnetycznym. Zwrócono uwagę na wyniki pomiarów natężenia pola magnetycznego, wartości składowej pionowej, pola elektromagnetycznego, wyizolowane z ogólnej matrycy, wykazały wyraźne nietypowe aktywności dla procesów naturalnych. W pewnym zakresie były one niejako modulowano amplitudowo. Sygnały zmieniały się w zależności od częstotliwości występowania w słowach i frazach języka rosyjskiego, niektórych liter, samogłosek i spółgłosek. Otrzymaliśmy wiadomość w języku rosyjskim, ale w postaci wartości pola magnetycznego. W tekście jest 738 liter, więc zidentyfikowano wiele skoków. Nina i jej współpracownicy szczegółowo wyjaśniają to w raporcie zatytułowanym Pierwszy instrumentalny znak cywilizacji pozaziemskiej. Jakimi metodami się posługiwali, wybierając konkretne litery na podstawie analizy statystycznej różnych tekstów literackich. Według rosyjskich naukowców wiadomość od kosmitów w języku rosyjskim zawiera propozycje współpracy, ale bez szkody dla innych krajów, mówi Nina Władimirowna. Naukowcy dowiedzieli się, skąd pochodzą informacje, ale tylko początek został dokładnie rozszyfrowany. Początek wiadomości od kosmitów brzmi: Ziemianie, wysyłamy sygnał, czytamy w komunikacie. Żyjemy pośród gwiazdozbioru Wielkiego Psa, układu bardzo jasnych gwiazd. To jest część wiadomości od kosmitów i wydaje się to niedużo, ale jeśli przeczytasz to uważnie, odkryjesz coś zaskakującego. Według łamaczy kodów znaczące są słowa układ bardzo jasnych gwiazd gwiazdozbioru Wielkiego Psa, bo może to wskazywać, iż obcy mieszkają na Syriuszu, najjaśniejszej i jednej z najbliższych gwiazd południowego nieba, położonej w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa. Ale Syriusz w żadnym wypadku nie jest pojedynczą gwiazdą, ale układem dwóch gwiazd A i B, z których jedna jest białym karłem. Obie mają nie więcej niż 300 milionów lat. Są więc zbyt młode, aby mieć planety z wysoce inteligentnymi mieszkańcami. Jednak jest inna niesamowita możliwość. A według niektórych obserwacji i obliczeń astronomicznych w układzie Wielkiego Psa znajduje się trzecia gwiazda, czerwony karzeł, którego nie widać z Ziemi. Bardzo stary i bardzo słaby, ale wciąż zdolny do bycia kandydatem na gwiazdę autorów wiadomości. W wielu ziemskich mitach istnieją odniesienia do faktu, że kosmici, bogowie, przylecieli skądś z Syriusza. Przypuszcza się, że ludzie zawdzięczają dość obszerną wiedzę astronomiczną i umiejętności techniczne, które pojawiły się w starożytności przybyszom z Syriusza. Nie wiadomo, czy ci pozaziemscy bracia i autorzy wiadomości to ta sama osoba. Informacja o wiadomości od obcych niemal natychmiast wywołała mnóstwo teorii. Jedna z nich zdobywa szczególną popularność o tym, że dlaczego choć początkowo ujawniono, że wiadomość od istot pozaziemskich ma mówić o propozycji współpracy, to w oficjalnym tekście, który udało się dotąd przetłumaczyć naukowcom, nie ma o tym mowy, jedynie o tym, gdzie mieszkają obcy. Pojawiła się więc teoria, że ktoś celowo kazał naukowcom nie ujawniać dalszej części tłumaczenia, choć początkowo wygadali się, że ma tam być mowa o propozycji współpracy. Czy zakazały tego mówić władze w Rosji? Może nawet sam prezydent Rosji jest to zamieszany i pozwolił ujawnić tylko część informacji? Kobieta zombie nagrana w USA ma nieludzką twarz.
Link do nagrania w opisie. Kobieta zombie nagrana w USA ma nieludzką twarz. Link do nagrania w opisie.